Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 12. A po trzech dniach szukając, znaleźli go. Wierność szukająca. Powiedzieliśmy, że każde wydarzenie ewangeliczne stanowi jakąś tajemnicę Bożą obleczoną w szatę zwykłego na pozór faktu. Kiedy się wmyślimy we wszystkie wydarzenia życia Maryi i postaramy się dociec, jaką to tajemnicę zawiera każdy z nich, to rychło spostrzeżemy, iż wiele było w życiu Maryi faktów, których jedynym przeznaczeniem było ukazać nam ją jako wzór, powszechny wzór wierności wszystkim wymaganiom Bożym. Wiele bowiem jest w życiu Maryi takich wydarzeń, które z pewnością nie były przeznaczone dla niej, jakkolwiek i dla niej stanowiły próbę. Do takich wydarzeń należy wśród wielu innych sprawa zagubienia Jezusa i szukania Go przez 3 dni. Sprawa ta bowiem ukazuje nam niedwuznacznie, a zarazem przypomina pewien podstawowy, a zbyt często lekceważony warunek prawdziwej wierności – konieczność ustawicznego szukania Boga. Maryi, która w rzeczywistości nigdy Boga nie traciła z oczu ani z serca, ta konieczność nie obowiązywała, ale obowiązuje nas, jeśli chcemy, aby w nas wierność nie wygasła. I dlatego musiała Panna wierna przeżyć te 3 dni śmiertelnej trwogi, aby i na tej drodze stać się naszą przewodniczką. O człowieku niewierzącym, w którym dostrzegamy jakiś nurtujący go niepokój, który wskazuje, że chwieje się on w swojej niewierze, mówimy: ten człowiek już szuka Boga. Ale jakże rzadko przychodzi nam na myśl, że szukać Boga powinien również człowiek wierzący, jeśli nie chce, aby przy pierwszym zakręcie, za pierwszym gąszczem ziemskich spraw, Bóg zniknął mu z oczu. Słowo szukać tak często powtarza się na kartach Ewangelii. Jest tam mowa o szukaniu Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Jest mowa o szukaniu pereł i ukrytego skarbu. Jest mowa o szukaniu zabłąkanej owcy i zagubionej drachmy. Jest także nakaz: szukajcie, a znajdziecie. Słowo szukać jest tu na przemian użyte dla wyrażenia, jak to Bóg nieustannie szuka człowieka na manowcach życia. To znów jak człowiek powinien szukać Boga i Królestwa Bożego, bo nie tylko człowiek daleki od Boga może i powinien szukać Boga. Przykład Maryi i Józefa uczy nas, że Boga powinien każdy szukać nieustannie, choćby mu się zdawało, że Bóg i myśl o Bogu go nie opuszcza. Można powiedzieć, że nieustanne szukanie Boga stanowi najczulszy wskaźnik wierności. Można powiedzieć więcej: kto nie szuka Boga nieustannie, ten bardzo rychło go straci. Małemu dziecku, wierzących rodziców, jeszcze przed obudzeniem się jego świadomości, Bóg zostaje dany przez sakrament Chrztu Świętego i wszystkie łaski tego sakramentu. Potem Bóg jest mu nadal dawany przez pouczenia matki, przez naukę katechizmu, przez przygotowanie do sakramentu pokuty i komunii świętej. A potem już Bóg dawany mu jest nieustannie przez sakramenta święte, przez mszę świętą, przez modlitwę i życie Kościoła. Na to jednak, aby tym życiem żyć w pełni, aby trwać z Bogiem i w Bogu, człowiek, który zaczyna już samodzielnie myśleć, musi nieustannie Boga na nowo szukać i na nowo znajdować. I tu natrafiamy na rozwiązanie pytania: dlaczego niektórzy ludzie trwają w swojej wierze do końca życia, a inni, przeważnie już we wczesnej młodości,
ledwo wychylą się z dzieciństwa i zaczynają rozumować, oświadczają, że stracili wiarę. Jak wiadomo, o tej różnicy nie decydują żadne sprawy przyrodzone. Trwają w wierze do końca życia zarówno ludzie wysoce wykształceni i ludzie zupełnie nieuczeni, tacy, którym życie ułożyło się stosunkowo spokojnie, równo, i tacy, których wiarę wszystkie warunki ich życia powinny były zachwiać, i odwrotnie. Oświadczają, że stracili wiarę zarówno ludzie o wysokim poziomie umysłowym, jak i zupełnie nieuki. Ludzie zarówno szczęśliwi, jak i nieszczęśliwi. O tej różnicy decyduje jedna tylko rzecz. Wierność, z jaką jedni zawsze i we wszystkim starali się szukać i odnajdywać Boga, i niewierność, z jaką drudzy na pierwszym zakręcie życia, na jakim Boga stracili z oczu, nie uczynili nic, aby Go odszukać, lecz poszli sobie własną drogą, twierdząc, że stracili wiarę. Przypomina się przypowieść Chrystusa Pana o kobiecie, która straciła drachmę. Wprawdzie przypowieść ta została przytoczona dla zobrazowania cierpliwości, z jaką Bóg szuka grzesznika, ale jest ona zarazem znakomitą ilustracją dziejów wierności, która wciąż na nowo Boga szuka i odnajduje. Przypowieść o kobiecie i zagubionej drachmie dlatego przede wszystkim znakomicie obrazuje sposób, w jaki się wiarę ocala lub traci, że jest w niej mowa o wymiataniu kątów i zapalaniu świecy. Jeśli człowieka, który twierdzi, że stracił wiarę, zapytać, czy go ta strata bolała, tak jak tę kobietę bolała strata drachmy, czy go bolała jako strata czegoś cennego, to jeśli zechce być szczery, odpowie może, że go bolała, gdyż czuł się szczęśliwszy, dopóki wierzył. Ale jeśli go dalej zapytać, czy wymiótł wszystkie kąty swojej duszy i postarał się rozniecić w sobie światło wierności, która za wszelką cenę chce odnaleźć zagubioną wiarę wśród śmieci, które mu ją przysłoniły, to odpowie, że nie widział sensu szukania, gdyż doskonale wiedział, że i tak nie zdoła jej odnaleźć, bo nic już nie potrafi go przekonać o jej prawdziwości. Powodem sprawiającym, że ktoś traci wiarę, jest zawsze jakieś zaśmiecenie własnej duszy. Zaśmiecenie najrozmaitszymi rzeczami. Oczywiście w pierwszym rzędzie grzechem, jeśli go nie chcemy stale i wytrwale z siebie wymiatać. Ale nie tylko grzechem, a to rzekomo niezbitymi dowodami naukowymi, których słuszności nigdy nie staraliśmy się sprawdzić w świetle tej świecy, jaką jest wiara, a to znów jakimiś spostrzeżeniami, które wydały się nam trafne i błyskotliwe, albo różnymi nieokreślonymi wrażeniami czy złudzeniami. Na grzech jednak każdy z nas jest narażony i każdy mu niekiedy ulega, choćby najusilniej z nim walczył. Różne na pozór trafne i błyskotliwe zdania, podważające rzekomo prawdziwość wiary, słyszy na pewno każdy z nas. Wiele wrażeń wynikających bądź z niedostatecznej wiedzy, bądź ze zwykłych złudzeń odbiera również każdy z nas. Dlaczego więc, pytamy raz jeszcze, jedni tracą wiarę, a drudzy ją zachowują? Oto po prostu dlatego, że jedni w stałym dążeniu do szukania Boga wciąż wymiatają to, co im zaśmieca duszę, by obejrzeć to w świetle wierności i spod warstw tych śmieci swą wiarę stale wydobywać na powierzchnię, a drudzy pozwalają tym śmieciom nawarstwiać się. Wtedy twierdzą, że wiarę stracili, choć w rzeczywistości dobrowolnie ją zagłuszyli, zasypali, zagrzebali. Każda gospodyni nam powie, że pracę wymiatania trzeba każdego dnia powtarzać na nowo. Tak samo codziennie musimy wydobywać naszą wiarę spod nawarstwiających się na nią spraw, które każdy dzień ze sobą niesie.
Czy znaczy to, że wszystkie te rzeczy trzeba bez wyboru z duszy wyrzucać? Niewiasta, która wymiatała dom, by znaleźć zagubioną drachmę, na pewno w świetle świecy, jaką zapaliła, obejrzała dokładnie to, co z rzeczy wymiecionych trzeba wyrzucić, a co należy odstawić na właściwe miejsce. Wszystko zależy właściwie od tego wiernego oglądania w świetle. Jeśli jakąkolwiek rzecz zewnętrzną czy wewnętrzną, która zdaje się nam przeczyć treści naszej wiary, obejrzymy w świetle wierności, to zawsze w końcu odnajdziemy wiarę i Boga. Jeśli natomiast zgaśnie w nas światło wierności, to dana rzecz nieuchronnie przysłoni nam Boga i wpatrzeni w tę zasłonę nie odnajdziemy już naszej wiary. Wiemy z własnego doświadczenia, że w zależności od tego, jak podchodzimy na przykład do sprawy cierpienia, cierpienie to objawi się nam w zupełnie odmiennej postaci. Jeśli oświetlimy je wiernością woli Bożej, to zawsze odnajdziemy jego celowość i sens. Jeśli natomiast zgaśnie w nas światło wierności, cierpienie wydaje się nam jakimś bezsensownym ciosem ślepego losu. Tak samo dzieje się również i z różnymi prawdami naukowymi, o ile są to rzeczywiście prawdy niezbicie dowiedzione, a nie tylko jakieś niesprawdzone jeszcze przypuszczenia. Prawda nigdy nie może przeczyć prawdzie. Toteż jeżeli jakaś niezbicie dowiedziona prawda zdaje się nam świadczyć przeciwko naszej wierze, możemy być pewni, że jest to tylko dowód, iż jesteśmy niedostatecznie obeznani albo z treścią danej nauki, albo z treścią naszej wiary. Jeśli będziemy w świetle wierności niestrudzenie starali się szukać w każdej prawdzie Boga, to Go w końcu z pewnością znajdziemy. Jeśli natomiast na widok pierwszego, niesprawdzonego pozoru gaśnie w nas wierność i nie czynimy żadnego wysiłku, aby przebić się poprzez ten pozór i odnaleźć Boga w samym wnętrzu danej prawdy, to rzecz jasna, pozór przysłoni nam Boga. I wtedy twierdzimy, że naukowe poznanie prawdy doprowadziło nas do utraty wiary. Maryję, Matkę naszą, która wycierpiała 3 dni śmiertelnego niepokoju, aby już na zawsze stać się wzorem wszystkich szukających Boga, błagajmy, aby raczyła wciąż rozniecać w nas światło wierności, które rozprasza mroki i blaskiem wiary opromienia życie. Amen.